21 mostów. Policjant wplatany brudna gra. Należał do tych policjantów, którzy się nie wahali, kiedy trzeba było strzelić do ściganego przestępcy. I to strzelić tak, by go polozyć trupem. Niezbyt przejmował się tym, że jego przelozeni mogli mieć w tej sprawie inne zdanie. Nic zatem dziwnego, że nie zawsze było mu z nimi po drodze. Taki jest André Davis, Hadwig Boseman, bohater filmu 21 mostów. Policjantem zajmuje się nawet specjalna komisja weryfikacyjna, bo przecież zadaniem policji jest chwytanie przestępców. Nie zaś ich zabijanie. André wie jednak swoje. W końcu jego ojciec zginął na służbie. Zatem kiedy widzi przeciwnika z bronią w ręku, strzela tak, by zabić Jus. Przelozeni przestaje jednak rozdzielać w los na czworo, kiedy André staje się potrzebny. Doszło bowiem do wielkiego napadu. Podczas ataku na ekskluzywne restauracje, należaca zresztą do mafii. Zginęło asosnu funkcjonariusze. Przestępcy zabrali też 50 kg kokainy. Potrzebny jest człowiek, który wie, jak przeprowadzić akcję ujęcia sprawców i zrobi to skutecznie. Taki, który nie będzie się bał, że złamie przepisy. André podejmuje szybka decyzję, należy zamknąć wszystkie 21 mostów prowadzących na Manhattan. Oznacza to, że nikt nie będzie mógł nimi wjechać ani wyjechać. To decyzja, która musi być cofnięta najpóźniej wczesnym rankiem. Kiedy zacznie się normalny miejski ruch. Czasu zatem jest niewiele. Jednak nie tylko upływ czasu jest dla André przeszkoda. Przekonuje się też, że są w mieście wpływowi ludzie, którzy zrobią wszystko, by mu przeszkodzić. W filmie nie zabraknie efektownych pościgów ani strzelanin. Dlatego 21 mostów to film sensacyjny, który przez cały czas przykuwa uwagę widza i nie pozwala oderwać wzroku od ekranu. By przypadkiem czegoś nie przegapić. A przekaz jest jasny. Są policjanci, przy których bandyci są bez szans. Sceny jak z filmu gangsterskiego w Poznaniu. Policjanci musieli strzelać. Padły policyjne strzale na osiedlu Sielanka. Funkcjonariusze ratowali młoda kobietę. Sobota, 21:30, TVP1.